Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj was zapraszam na zupę meksykańską. Będziemy robić zupę, która ma w sobie mnóstwo smaków, czyli pomidory, kukurydza, fasola czerwona, mięso mielone, cebula oraz papryka czerwona i zielona. Jest to bardzo aromatyczna, rozgrzewająca zupa, idealna na jesień. Jest bardzo przede wszystkim treściwa, także jak wracamy z pracy, to naprawdę mamy bardzo gęstą, treściwą zupę, którą się na pewno najemy, ponieważ zupa często kojarzy się z czymś, co jest tylko dodatkiem jakby do obiadu. Tym razem w tej zupie znajdzie się wiele ciekawych składników i przede wszystkim smacznych, zdrowych składników, które można wykorzystać właśnie do zrobienia zupy meksykańskiej. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać taką zupę, jak zrobić ją na chłodne, zimowe wieczory, to jak najbardziej was zapraszam do przepisu. Kochani, do naszej zupy będziemy potrzebować przede wszystkim mięso mielone, które będziemy posmażać razem z naszą cebulą. Potrzebne nam są też papryki, tutaj możecie sobie mieszać kolory. Ja akurat nie mogłam znaleźć ładnej żółtej papryki, która też nadaje takiego słodkiego smaku. Także wybrałam dwie słodsze papryki czerwone i jedną dla przelania smaku, właśnie paprykę zieloną. Następnie będziemy potrzebować fasoli konserwowej, czerwonej, możecie też dodać białej. Będzie nam potrzebne też pomidory z puszki, tutaj będą potrzebne dwie puszki pomidorów. Będzie nam potrzebna kukurydza słodka, też konserwowa, przyprawa do kuchni meksykańskiej, ziemniaki, takie 5 może być dużych ziemniaków, cebula i do smaku sól i pieprz, także zabieramy się do dzieła. Pierwszym krokiem naszego dania będzie posmażenie oczywiście mięsa mielonego. Dodałam odrobinę soli, pieprzu, papryki czerwonej dla smaku, żeby podkreśliła aromat naszego mięsa. I jak widzicie, tutaj też dodałam cebulę, także najpierw posmażamy cebulę zawsze, a później dodajemy mięso mielone, żeby po prostu przeszło zapachem naszej podsmażonej cebuli. W osobnym garstku przygotowujemy sobie bulion warzywny, tak żeby nasze mięso mielone oczywiście przerzucić wraz z papryką, pomidorami i fasolą oraz kukurydzą. Pamiętajcie, żeby nie zalewać całego garnka, ponieważ wszystkie produkty, które będziemy wrzucać do garnka, po prostu nam podniosą poziom wody. Także ja delikatnie zalałam nasz garnek i będę zaraz dodawać mięso mielone, żeby się krążyło w tym wywarze i będę dodawać później przyprawy meksykańskie. Zobaczcie w międzyczasie, jak nam Morris wymaga w kuchni. Żeby mu nie było zimno, to specjalnie przyniosłam mu te słynne kapcie, które pokazywałam na Facebooku. On właśnie lubi z nami siedzieć, przeważnie ze mną, kiedy jestem w kuchni, praktycznie wszędzie w łazience. Także tutaj siedział taki widy na kafelkach, tą posadziłam właśnie te kapcie. Także mam małego pomocnika, przez co zupa na pewno będzie o wiele smaczniejsza. No i przechodzimy dalej do gotowania. Następnie na naszą patelnię wrzucamy naszą paprykę i będziemy ją delikatnie prużyć i dodawać później do naszej zupy. W międzyczasie, jak nasza papryka będzie się podsmażać, ja będę gotować ziemniaki, czyli obieramy ziemniaka, kroimy go w kostkę, wrzucamy do gorącej wody i mniej więcej gotujemy przez 5 minut. Także pamiętajmy o tym, ponieważ nasze ziemniaki wtedy będą miękkie i szybko będziemy je mogli przerzucić do garnka z pozostałymi składnikami. Tak jak wam wcześniej wspominałam, teraz będziemy dodawać naszą paprykę do środka. Podsmażałam ją oczywiście na tym, co zostało mi z mięsa mielonego, ponieważ nie chcemy dodawać do naszej zupy jeszcze dodatkowej jakby porcji tłuszczu. Nasza papryka będzie się dusić z mięsem mielonym, cebulą. I zaraz wam pokażę, jakiej przyprawy użyję do naszej zupy meksykańskiej. Ja będę używać takiej przyprawy. Jest to przyprawa właśnie do kuchni meksykańskiej. Możecie ją dodać, możecie też nie dodać. Możecie też zagrać tutaj papryką słodką, papryką ostrą. Także do smaku może się dodawać naprawdę wiele przypraw, jeżeli oczywiście nie lubicie takiej jakby robionej, ale uważam, że taki delikatny właśnie, taki słodkawy aromat naszej zupie właśnie doda taka przyprawa, także będziemy dusić wszystkie składniki ze sobą, dodam niedługo ziemniaki i w międzyczasie możemy oczywiście dodać puszkę słodkiej kukurydzy, ponieważ ona ma troszeczkę twardą skórkę,
to jak najbardziej możemy tutaj ze wszystkimi sosami, które znajdują się w naszych puszkach, dodajemy do naszej zupy, żeby przeszła właśnie tym aromatem. Jeżeli lubicie bardzo słodkie zupy, to jak najbardziej Wam polecam wrzucenie dwóch puszek, ale jak widzicie, tej kukurydzy jest bardzo dużo, także jak najbardziej to wszystko razem teraz będziemy dusić. Później dodamy na końcu fasolę na tą czerwoną, ponieważ jest bardzo miękka, i nasze pomidory już te krojone. Także tutaj mam krojone i przed szkodek też wzięłam całe. Także może starajcie się krojone, będziecie miały mniej po prostu roboty podczas robienia swojej zupy. Gdy już nasze składniki troszeczkę przeszły smakiem, dodaję przed wrzuceniem naszych ziemniaków fasolę czerwoną i pamiętajmy, żeby zalać wszystkim tym, co jest w puszce. Dzięki temu nasza zupa będzie bardziej aromatyczna. I pomidory, które znalazłam ostatnio w Biedronce, bardzo Wam polecam. Pięknie pachną, mają wspaniały aromat i naprawdę nasza zupa będzie o wiele lepsza. I ja tutaj, jak wcześniej mówiłam Wam, mam i w całości, i takie pomidory mam pokrojone. Także teraz wrzucam wszystko. Tak nam się te pomidory utłużą, także one jeszcze zmiękną nam w międzyczasie, a może komuś się trafi właśnie taki duży pomidor, także to też będzie fajną niespodzianką w zupie. Ja jeszcze może tutaj przekroję, jak będą troszeczkę bardziej miękkie, ponieważ na razie są troszeczkę twardsze. Jak wrzucę nasze ziemniaki, tutaj zupy wyjdzie o wiele, wiele więcej, także naprawdę starczy Wam na 2-3 dni spokojnie taka zupa. Albo też dobrym rozwiązaniem jest zaproszenie na przykład znajomych. Na pewno będzie to wspaniała niespodzianka i coś zupełnie innego niż tradycyjne dania podawane właśnie jak ktoś przychodzi właśnie do nas z wizytą. Także czekamy, aż nasza zupa przejdzie smakami. Wrzucę ziemniaki i pokażę Wam, jak wyszła na końcu. Tak się prezentuje nasza zupa właśnie meksykańska. Naprawdę mam tutaj mnóstwo aromatów. Zupa jest przepyszna, już próbowałam, także naprawdę jest bardzo treściwa. Zupa, tak jak mówiłam, starczy nam na około 2-3 dni, ponieważ wyszedł nam bardzo duży garnek. Także na 2-3 osób na pewno Wam starczy na kilka dni. Jest bardzo treściwa, bardzo sycąca, można ją wstawić później do lodówki. Także mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał, coś nowego na kanale i pewnie skorzystacie z przepisu. Jeżeli oczywiście będziecie korzystać z przepisu, koniecznie rzućcie mi na Facebooka Wasze zdjęcie, ponieważ często mi przesyłacie potrawy, które robicie. Bardzo Wam dziękuję za subskrypcję. Wiem, że moje przepisy Wam się podobają, szczególnie furorują kotleciki rożowe, także też Was odeślę do tego przepisu i do innych przepisów, które zrobiłam na swoim kanale, także dajcie znać, co sądzicie o mojej zupie, może macie jakieś inne pomysły, może macie inne dodatki, także czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, hej!